takim uwieńczeniem czasu Wielkanocy jest zesłanie Ducha Świętego. Jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, jak ten wicher uderzył w dom, w którym byli zebrani apostołowie z Maryją i zstąpił Duch Święty. Ja zaproponuję Wam dzisiaj, żeby lepiej zrozumieć Ducha Świętego, tak przebiegniemy dosłownie prawie całe Pismo Święte. Pamiętam, jak na początku w Biblii, w Księdze Rodzaju jest stworzenie i tam nie było jeszcze światła, tylko była jakaś ciemna masa wody. No i jest napisane, że Duch Boży unosił się nad tą ciemną wodą. Wicher, tak jak ten wicher, który uderzył wieczernik w zesłanie Ducha Świętego. Bo Duch Święty jest, tak po hebrajsku, to jest taki wiatr, tchnienie, ruach, tak to brzmi po hebrajsku. I potem, kiedy Bóg stwarza mężczyznę i kobietę, to tchnął, wtedy zlepił go z ziemi, to jest z gliny, jak się mówi często, i tchnął w niego właśnie Ducha Świętego i on stał się żywy. To znaczy, że Duch Święty jest stworzycielem. Duch Święty daje życie wszelkiemu, wszelkiej rzeczy. Nie tylko tym żywym organizmom, ale cały Wszechświat jest dziełem Ducha Świętego. Popatrzymy na gwiazdy, na kwiaty, posłuchamy ptaków, popatrzymy na biedronki, koty, psy, to wszystko jest, to otrzymuje istnienie, ale przede wszystkim człowiek od Ducha Świętego, z Duchem Życia, bo jest tchnieniem, można powiedzieć oddechem stworzenia. No, potem nastąpił grzech pierworodny, prawda? To nie znaczy, że Duch Boży opuścił człowieka. I przez całe długie karty Pisma Świętego, zwłaszcza u proroków, widać, jak Duch Święty interweniuje, zwłaszcza przez proroków. Wstępuje na przykład na króla Dawida. Po co? Żeby nawracać ludzi do Boga. To już widać pierwszą rolę, drugą rolę Ducha Świętego. Ten słynny paraklet, tutaj tak to w nowym tłumaczeniu. To jest dosyć niezrozumiałe słowo, prawda, bo obce. Ale to jest obrońca po prostu, pocieszyciel, obrońca. Staje w naszej obronie, tak jak napisał święty Paweł, jak nie wiemy jak się modlić, to Duch Święty staje właśnie w naszej obronie i modli się tymi pragnieniami, których nawet nie potrafimy wyrazić słowami. Czyli Duch Święty jest obrońcą ludzi grzesznych i słabych. Albo jest umocnieniem, nawróceniem grzesznych. Czyli on pracuje nad nami. Dlatego między innymi Duch Święty jest ogniem. Po tym, jak ten wicher uderzył w wieczernik, to pojawiły się języki z ognia, a ogień nie ma działania, znaczy i znaczy w Piśmie Świętym i nie tylko w Piśmie Świętym, bo i w życiu. Ogień oczyszcza. Dlatego szaty liturgiczne Ducha Świętego są czerwone. Z ogień. I Duch Święty, jak mówię, to jest takie podwójne działanie Ducha Świętego. Z jednej strony, jak człowiek się oddala od Boga, to ten ogień Ducha Świętego nas przypala. Człowiek, który się nie pogodził z Bogiem, ze sobą samym i z ludźmi, musi odczuwać w duszy ból, który się też często wyraża bólem psychicznym. To też jest działanie Ducha Świętego. Nie znajdzie spokoju taki człowiek wewnętrznego. Natomiast kiedy człowiek jest z Bogiem, a mówię i podkreślam, będę to podkreślał, przez łaskę uświęcającą, nie popełniając grzechów ciężkich, Duch Święty cały czas nas działa, nas prowadzi. I to jest drugie działanie. Oświecające, pocieszające i kojące. Tak działa Duch Święty w nas. I jeszcze jedno, na koniec. Duch Święty kieruje. Kieruje człowiekiem, jego życiem, czyli chce. I żeby tylko obiecałem, że całe Pismo Święte przejdziemy, jest ostatnią księgą Pisma Świętego, jest Apokalipsa. I ona też
kończy się w zasadzie wołaniem Ducha Świętego, kiedy cały Kościół, całe stworzenie, my wszyscy, czekając na powtórne przyjście Chrystusa, wołamy Maranatha, Maranatha, przyjdź Panie Jezu. To jest wołanie Ducha Świętego. Zobaczcie, że nie zostawię was sierotami, mówi Jezus. Przyjdziemy do was, przyjdę do was. Jezus to mówi przed swoją śmiercią. I przyszedł do apostołów właśnie w tym Duchu Świętym. Można w pewnym sensie powiedzieć, że Duch Święty jest bliżej nas niż Jezus Chrystus. To tak należy tego rozumieć dosłownie. Bo Duch Święty nas nigdy nie opuszcza, a Jezus, my Go nie widzimy. Jest w niebie. I ten Duch Święty przybliża nas do Jezusa w nas samych. Coraz bliżej jesteśmy Jezusa. Dlatego wołamy, przyjdź Panie Jezu razem z Duchem Świętym. Bądź we mnie Jezu Chrystus. Znaczy, jak ten Duch Święty jest bardzo takim tym, tą osobą w Trójcy Świętej, która jest bardzo praktyczną dla nas. Znaczy, działa w nas, jest cały czas nas nie opuszcza.